Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Phil. Mam nadzieję, że to jest finałowy materiał, gdzie zawalczymy sobie z mózgiem i zwyciężymy. Oczywiście teraz, jeszcze zanim do tego dojdzie, przed nami jedna walka. No właśnie, tylko jedna czy dwie, tego nie jestem do końca przekonany. No ale słuchajcie, na dzień dobry są ci kultyści tutaj. Niebezpiecznie wypaczenie mięsa, wzmocnienie, no dobra. Poradzimy sobie, mam taką nadzieję. Mam taką nadzieję, że sobie poradzimy, uderzymy zresztą rywala, który niestety wykonał unik. To jest problem. No i powolutku zdaję też sobie sprawę, że zaczyna robić się ciemno. To może być mankament, że nie dostaliśmy żadnego przedmiotu pozwalającego na uzyskanie większej ilości światła. Nigdzie w sklepie, może u... Może gdybyśmy wtedy pojechali do rupieciarza na wymianę, może gdzieś tam by się coś znalazło, jednak w tej sytuacji będzie się trzeba zastanowić dwa razy. Czy tutaj w tej walce, czy tutaj poradzimy sobie z ogólnym mrokiem, który już wynosi 74, a przed nami jeszcze przecież jest do skończenia ta walka, więc no to jeden mrok może z 60 wynosić, byle nie mniej. Byle nie mniej. Dobra. Trucizna. W porządku. Poradzić sobie, wykończyć jednego rywala, potem drugiego. Krok po kroczku z nimi walczyć. Nie odpuszczać, bo to nie o to chodzi. Bierzemy odwet. To po pierwsze. Blokada, riposta. Z twoją pomocą zaatakujemy kolejnego rywala. Nie możesz się przesunąć. Jest to dla mnie, szczerze, dobra wiadomość. 20 punktów, widzieliście to? Ile on mnie chciał zaatakować? Masakra. Dobra. Ej. Okej. Ciebie trzeba wykończyć. Definitywnie. Bo będziesz problemem. To jest jednostka, która zrobi mi olbrzymie problemy. Na zakończenie jeszcze uwielbienie, tutaj leczenie. Jak najbardziej przez rywala zostało dograne. Tutaj zakochanie, więc wiesz co? Może zagraj melodię, uspokój sytuację, bo jest niebezpiecznie. Następnie cudowny traf krytyczny, osłabiający wyziew, riposta. Mamy blokadę, sztandar tutaj jak najbardziej się nam przyda. No i słuchajcie, no dzieje się, jeszcze to piękne leczenie, dobra. Super, trafienie krytyczne. Za szósteczkę zapraszam ciebie do przodu, albo chociaż rozbijemy tutaj to truchu, które leżało. Co zrobisz? Mięso od kości. No dobra, duże krwawienie, to jest problem. Duże krwawienie faktycznie może być problemem. Ładne trafienie krytyczne. Więc jest cień szansy, że gdybyśmy zberstowali rywala, to się go pozbędziemy. 9 punktów. 9 punktów trochę mało. No dobra. Atakujemy 2 punkty. O, wow. Najgorzej. Nieustanne nękanie. To krwawienie. To krwawienie 5-punktowe. Ajajajajaj. Słabiutko. 9 punktów straci. Okej. Nie były tu duże obrażenia, całe szczęście. Powinniśmy uciekać. Uspokój się. Jakie powinniście uciekać? Co ty opowiadasz w ogóle? Dobra. Traf za czwórkę. To tak, rywal ma tutaj statusy, ten też ma statusy. Jeżeli nie będzie chciał leczyć, a widzimy, że nie chce tego robić, aż dodatkowo w ogóle nierozłączność zadziałała, więc świetnie. To teraz tak, zaprosimy leczenie. Ładne leczenie za 10 punktów. Podoba mi się to. No i teraz tak, ty atakujesz, notabene za mało, nierozłączność, cudownie. No i ty, panie kolego, musisz dołożyć... Wow, 1 punkt obrażeń. Ja tego nawet nie skomentuję. Autentycznie, 1 punkt obrażeń. 1. Co to miało być?
Powiedz mi, baristan, co to miało być? No serio, nie stać się na więcej. No dobra, atakujemy rywali. W sumie już rywala, bo tylko jeden pozostał na placu boju. Tutaj będziemy leczyli. Dobra, zaatakuj. Są wrota śmierci, okej. Pozbyliśmy się go. Cudownie. Przedmiotów żadnych nie zyskujemy. No i to oznacza jedno. Że przed nami ostatnia prosta. Słuchajcie, zastanowić się dwa razy. Kto jaki przedmiot powinien mieć? Tobie dam silne leczenie. To się może przydać. Negatywne statusy albo tokeny. Bardzo silne ataki. To tak, tobie dam to. Tobie dam na pewno komplecik. Tak, ty masz potężne leczenie, statusy negatywne. I bardzo silny atak. Okej. Czy jesteśmy na to gotowi? Mam nadzieję, że tak. Słuchajcie, trzymajcie kciuki. Ponieważ jak to mawiają, teraz albo nigdy. Dobra, jedziemy, dopóki jest jeszcze to światło. 68 światła. Szybkość, odporność po naszej stronie. No i wjeżdżamy w mrok. I jest nasz rywal. Jest przepotężny rywal, z którym przyjdzie nam się zmierzyć. No. Oby się udało. Dobra. Oby się udało. Kłódka. Zaprzeczenie. Zablokowane zdrowie. Nie można używać przedmiotów. Okej. To jest problem. To jest jak najbardziej problem. Dlatego... O. Odporność. Ej, serio kliknął? Nie. Come on. Dobra, spoko. Odporność na krwawienie. Cios. Wehikuł. Dobra, okej. Okay. Wehikuł czasu. Oślepienie. Nakładamy trucizny. Skupiamy się na jednym rywalu. To jest nasz plan na zwycięstwo. Skupić się na jednym rywalu. Atakować. Zobaczcie, jak ładnie te punkty wleciały. Paraliżujący strach. 6 punktów. Niech będzie. Ogłuszenie. Traci następną turę. Co ty zrobisz? 3 punkty obrażeń zamiast 11. Jest odporność. Apteczki nie możemy użyć. No z wiadomych względów oczywiście. Ale nałożymy na siebie wszystkie statusy. Może nie trafi. Okej, no rywal trafił. Ile on ma? 60 punktów życia. 60 punktów życia. Czemu ty w ogóle tyle punktów straciłeś? Przepraszam bardzo. Paraliżujący strach. Okej. Ej, nie podoba mi się to. Autentycznie mi się to nie podoba. Zaprzeczenie rozumu. Co teraz? Nie można używać umiejętności leczących stres. Dobra. Podlep zadyszkę. To jest nasza chwila. To jest nasza próba. Okej, okay, odwet. Słuchajcie, tu musi być pełne skupienie, żeby to zrobić. No, pokonamy nasze demony. Też w to wierzę. Naprzód. Cudownie, 10 punktów. Ile ty masz? 50 punktów życia. Tutaj całe szczęście te riposte, ale słuchajcie, no zobaczcie, 90 punktów jest na tych jednostkach. Wszystkich po kolei. No dobra. Okej, okay, ogłuszenie. Zła wiadomość. Traci następną akcję. Przytłaczające cierpienie. Czemu? Czemu aż tyle obrażeń on dostaje? Nie no, nie mówcie mi, że to się aż tak źle będzie toczyło. O matko. Dobra, musimy zagrać melodię. Ej, to jest tragiczne. A, w ogóle on otrzymał obrażenia teraz jeszcze. Podlecz go za 12, okej. Okay. Oj,
Widzę, że my chyba nie damy rady tego... Nie mogę tak mówić. Nie mogę tak mówić. Słuchajcie, to jest... paraliżujący strach. Strach, no. Jest odporność, jest blokada, no jest słabość. 13 punktów obrażeń, to jest tragedia. On w ogóle ma pakunek, który musi użyć. I ty musisz przetrwać. Nie, proszę, nie. No dobra, nierozłączność. Proszę, podlecz, cudownie. No, ogólnie mogliście go podleczyć. To byłoby na pewno dużo lepsze. Laundanum, proszę cię, na ciebie. To jest raz. Dwa. Leczenie. Ulecz go. Tu... Bez stresu. No, teraz ty siebie ulecz, proszę cię. Ach, dobra, może być. Może być. 30 punktów. Ile to jeszcze ma? 21. To będzie nasza szansa. O! Okej, okay. Relacja jest bliska poprawy. Dobra, podlecz go za 20. Ja wiem, pewnie dobrze byłoby ciebie podleczyć. Aczkolwiek... No jest to ryzykowne. Jest to ryzykowne, ponieważ jeżeli polegniesz, to i tak będzie źle. Mentalna chłosta, o matko, nawet nie wiecie, jak mi się przykro robi, jak patrzę, jak nasze jednostki obrywają. Ja myślałem, że mamy fenomenalnie złożoną drużynę. I autentycznie trzymałem kciuki za wszystkie i nadal trzymam. Jednak no sami widzicie, że jest niebezpiecznie. O, jest bardzo niebezpiecznie. Co ty zaatakujesz teraz? Co to jest? Zablokowane ataki wręcz, no nie. Jak za dwa? Dwa? No matko, nie, proszę, weź tu jakiś losowy status leczenia, coś. Musi się coś pojawić. Ile on ma? 4 punkty, 2 punkty, 3 punkty, wrota śmierci, o nie. Nie, to znowu się dzieje. Proszę was. Proszę was. No nie. Czy ty dasz radę go wykończyć? Dobra. Jednego rywala mniej. Tylko oni teraz biją jeszcze więcej obrażeń. Nie, proszę, nie. Jak ja mam sobie poradzić bez medyka w tym momencie? O, niedobrze. Czemu to, że mieliście takie super możliwości, nic w ogóle wam nie pozwoliło, nie wiem, dogadać się, leczyć? Przecież tak ładnie się wspieraliście przez tą całą rozgrywkę. No, leczyliście się nawzajem, mówiliście sobie różne miłe słowa.
O matko. Nawet nie jestem w stanie wykończyć tych rywali. To jest problem. Ja już nie wiem. A, nie, nie wiem. Myślałem, że to jest najlepsze podejście z możliwych, nie? Super relacje, odporność. A dosłownie bycie gotowym na wszystko. Najwidoczniej nie byli gotowi na wszystko. No, dostajemy cały czas masakryczne punkty obrażeń. Rygiel rozpaczy. No ja jestem załamany. To jest naprawdę rozpacz. No krwawienie. I co po tym, że on traci tutaj tyle? Może coś? Nie? Nie? Bez leczenia, okej. 10 punktów. 18. No jeszcze jedną turę tak przetrwa. Jak to jeden punkt? Jak to jeden punkt? No nie wierzę w to. No nie. Unforeseen complication. The Odyssey strengthens you. Nie mam pytań, moi drodzy. Nie, autentycznie nie mam pytań. And you will yet prevail. Wow. Masakra. Autentycznie, powiem wam... Byłem w 100% przekonany, że damy sobie radę. Wow, ale to mi podcięło skrzydła. Naprawdę mega nahypowany, z mega dużą nadzieją szedłem na tę walkę. Licząc, że uda nam się pokonać mózg. Wow, ledwo pokonaliśmy dwóch z czterech rywali. I zdaję sobie sprawę, okej, źle może zagraliśmy ten pierwszy atak, ale nadal pozostałe ataki, no. Masakra. Masakra. Indiscriminate science. Słuchajcie, no nic, ja wam dziękuję chyba serdecznie, tak mi się wydaje, że będziemy musieli wrócić silniejsi. Zdecydowanie będziemy musieli wrócić silniejsi, więc do zobaczenia kolejnym razem. I to jest najlepsza drużyna w ogóle, którą mi się grało, więc...
Dziękuję wam serdecznie. Trzymajcie się. No i do zobaczenia w kolejnej przygodzie, która zobaczymy, jak się zakończy. Trzymajcie się. Hej, hej.